W dzisiejszych czasach ludzie są niezwykle zafascynowani sferą kosmosu, w której być może zamieszkują przedstawiciele obcych cywilizacji. Tymczasem zapominamy, że o planecie, na której każdego dnia żyjemy i zajmujemy się wszelkimi przyziemnymi sprawami, też nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele. Między innymi o morzach i oceanach, które poznaliśmy tak naprawdę w śmiesznie niskich procentach, a które mogą kryć przed nami tajemnice i byty, których nikt z nas nie chciałby spotkać. Udowodnili to niedawno rybacy w Tajlandii, którzy wyłowili z morza przerażającą nieznaną rybę, przypominającą połączenie węgorza z morderczą piranią. Materiał ten tylko jeszcze bardziej udowadnia nam, jak mało wiemy o świecie głębin, w którym przecież niewykluczone mogą żyć istoty znane z wielu legend i widziane podobno przez masę żeglarzy jak syreny, krakeny, węże morskie czy inne, które nie zostały jeszcze nazwane. A wy jak sądzicie, co lub kogo mogą jeszcze kryć przed nami morza i oceany?